Hej, cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i dzisiaj przedstawię Wam swój komputer, na którym gram, pracuję i ogólnie się bawię. Także no, bo już wiele osób prosiło mnie o prezentację tego komputera, pytali się, co mam za peceta, co tam się kryje w tej obudowie itd., itd. No więc już Wam opowiadam. Pierwsza rzecz, czyli obudowa, w którą to wszystko jest wsadzone, to jest Tandem PC Regnum RG1W. Obudowa bardzo, moim zdaniem, fajna, tania, w przyzwoitej cenie. Wersja W ma w zestawie okno, także to też miły dodatek i dlatego mam tą obudowę. Akurat obudowę tą dostałem do testów, ale już u mnie została i jest teraz moją obudową. Co dalej? Zasilacz. Zasilacz, którego tu nie widzicie, bo jest ukryty pod piwnicą obudowy, to OCZ Stealthix Stream 2 500W. Zasilacz już dosyć stary, bo ma parę ładnych lat, 4 albo 5. Mimo to cały czas daje rady, jest cichutki, chłodny, nie grzeje się i dobrze zasila wszystkie podzespoły, także cały czas u mnie jest właśnie z tego powodu. No. Mi bardzo ten zasilacz póki co odpowiada. To przejdziemy dalej. Płyta główna. Płyta główna to MSI B75MAE33. Płyta na soket 1155, taka jedna z bardziej podstawowych, znaczy w secie B75, ale mi nic lepszego nie było potrzebne, ponieważ procesor, jaki tu jest zamontowany, to Intel Core i5-2300, czyli procesor już, czyli procesor bez odblokowanego mnożnika, leciwy trochę, ale cały czas daje radę, także go trzymam. RAM to 2x4 giga, 1600 MHz, łącznie 8. Chłodzenie na procesorze to Silent MPC Fera 3 bodajże, z tego co pamiętam, albo 2, już nie wiem, ale chyba 3. Też dostałem do testów i też u mnie została i jestem z tego chłodzenia bardzo zadowolony, daję sobie świetnie radę z tym procesorem. Karta graficzna to Radeon HD 7850 GB, wersja Dual X, czy jakoś tak, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, więc teraz Wam nie powiem, ale coś w tym stylu. Ma dwa wentylatory w każdym bądź razie. I co? Karta, no już teraz to słabo daje radę w tych czasach, ale mi wystarcza, ja tam jakoś specjalnie w gry nie gram i z taką kartą jest ok. Dyski mam 3, 2 SSD, jeden to Kingston SSD V300, którego już widzieliście kiedyś u mnie na kanale, już mam go od dawna, na nim stoi system i parę programów. Drugi to ADATA SP550, jeden z nowszych dysków, zastępuje mi dysk twardy. Bardzo fajny dysk, wersja 240 giga, wszystko się mieści, komputer śmiga elegancko. Mimo że na pamięci w TLC, to daje radę i myślę, że w domowych warunkach nie zabije tego dysku tak szybko, jak to wszyscy prognozują i krzyczą. No i mam jeszcze dysk 500 giga Toshiby wyjęty ze starego laptopa, ale to już na takie dane, takie najmniej ważne. No i co jeszcze? Nie wiem, czy o czymś nie powiedział. A, nagrywarka zwykła podstawowa LG za tam za 60 zł. Co więcej, chyba już tutaj nie ma co, jeszcze kontroler obrotu wentylatorów na froncie, który możecie zobaczyć, no i trzy wentylatory, dwa Mistrale 120 i jeden, który był w zestawie tamten podświetlany na biało, był z obudową w zestawie, także no, tak właśnie wygląda mój komputer, nic tam specjalnego w nim nie ma, natomiast daję radę jeszcze, jest to całkiem niezła maszyna, także nie narzekam i na razie nie mam co tutaj zmieniać przez najbliższe pół roku na pewno. Ewentualnie monitor, bo to już powinienem wymienić. Także no, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, subskrybujcie, łapkujcie. Łapka w górę, jeśli się podobało, łapka w dół, jeśli nie. I co? No i komentujcie. Także i udostępniajcie oczywiście. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego filmu.